Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Lwowie, Lwowie, gdzie śpiewy przy tmulu nie płoczą ze snu. Lwowie, Lwowie. Studio Lwów. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Studio Lwów, audycja przygotowana przez ekipę Kuriera Galicyjskiego. Jak zawsze o tej porze Wojciech Jankowski i Artur Żak. Dzisiaj rano w poranku informowałem Państwa o ataku rakietowym, który nastąpił wczoraj wieczorem we Lwowie, ale myślę, że możemy jeszcze raz wrócić i opisać to zdarzenie. No właśnie, święta majowe się skończyły. Wczoraj w rocznicę Konstytucji 3 maja Lwów, tak jak inne 8 rejonów Ukrainy, obwodów Ukrainy, zostało ostrzelane rakietowo, kierowanymi pociskami rakietowymi. 6 pocisków leciało w kierunku Lwowa, 2 udało się lwowskiej opelocy, czyli obronie przeciwlotniczej, strącić. Niestety 4 inne osiągnęły swój cel, czyli zniszczyły infrastrukturę energetyczną, uszkodziły właśnie takie silnie... Wojtek, znałeś fajną nazwę. No właśnie, nie jestem pewien, czy to jest dobre tłumaczenie. W dosłownym tłumaczeniu to są podstacje elektryczne. Stacje mocy dzisiaj mi przyszły do głowy, ale być może nie jest to precyzyjne określenie. W każdym razie są to jakieś rozdzielnie energii elektrycznej. Co spowodowało, że spora część Lwowa straciła dostęp do prądu, czyli straciła energię elektryczną. Także straciła internet i w niektóre regiony Lwowa straciły też wodę. Ponieważ pompy miejskich zakładów, miejskich wodociągów nie były w stanie tłoczyć wody do tych regionów. Bardzo szybko odnowiono dostawy wody przy pomocy właśnie generatorów, które były zresztą przekazane jeszcze przed konfliktem, spora część przed konfliktem, tym ostrą fazą konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Niestety energia na przykład w mojej dzielnicy dopiero została odnowiona w okolicach godziny 4-5 nad ranem. Tak samo wrócił internet, więc wczorajszy wieczór spędziłem przy świetle latarek i świec. Bardzo romantycznie, niestety trochę mniej komfortowo, bo większość rodziny, czy też moich znajomych, zarówno tych, którzy są tutaj w Lwowie na Ukrainie, jak i za granicą, bardzo się martwili, bo nie byli w stanie się do mnie dostukać ani przez internet, ani przez telefon, bo także padł zasięg telefonii komórkowej. Jednocześnie moi rodzice informowali o tym, że naziemny sygnał telewizji ukraińskiej też uległ zatraceniu i go nie było, co powodowało dosyć duże moje, no nie wiem, jakby to powiedzieć. Znaczy zacząłem się martwić, bo akurat z panem Wojciechem Jankowskim rozmawiałem jakoś przed atakiem rakietowym. Pan Wojciech Jankowski w świątecznym nastroju po bankiecie trzeciomajowym udał się na spacer i w tym momencie kontakt z panem Wojciechem się urwał. To znaczy generalnie jego telefon przestał odpowiadać. Akurat w czasie ataku rakietowego pan Wojciech bardzo lubi spacerować w okolicach kopca Unii Lubelskiej, zwanego teraz Wysokim Zamkiem, gdzie jest ulokowany między innymi duży nadajnik na całe województwo telewizji naziemnej. Ale rzeczywistość okazała się banalna. Pan Wojciech nie wszedł tam, bo tam w ogóle nie wpuszczają. Od kilku ataków, kiedy na Łuck poszły rakiety i zniszczyły wieżę telewizyjną, to po pierwsze, a po drugie po prostu rozładował mi się telefon. Pan Wojciech stracił wyjątkową możliwość, aby zginąć broniąc Lwów przed rosyjską rakietą. To tak w drobnym gwoli drobnego żartu, ale może wróćmy do tego, co wczoraj się odbywało. Wczoraj się odbywały uroczystości z okazji właśnie 231. rocznicy Konstytucji 3 maja. Uroczystości oczywiście w dużo okrojonym wydaniu niż zazwyczaj. Nie było zwyczajowego przemarszu przez wały hetmańskie, teraz Aleje Niepodległości, ale niemniej jednak Korpus Dyplomatyczny i Lwowskie Środowisko, Środowisko Lwowskich Polaków, ale także przy asyście żołnierzy Wojska Ukraińskiego, bo złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza swoją obecnością zaszczycił też generał Tkaczuk, rektor Akademii
Wojsk Lądowych imienia Sachajdacznego w Lwowie. Także administracja wojskowa, obwodowa, lwowska obwodowa administracja wojskowa właśnie w postaci pana Kozyckiego. Pani konsul generalny Rzeczypospolitej, pani Eliza Dzwonkiewicz złożyła wieńce, ale to... Gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy przed mulu nie płucą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. A zatem okazuje się, że pomimo tego, że internet i prąd elektryczny wrócił do Lwowa i prawdopodobnie już chyba do wszystkich dzielnic, to coś wydarzyło się i fragment naszej relacji gdzieś przepadł w czeluściach nie eteru, bo do eteru nie trafił. Faktycznie internet działa z drobnymi przebojami i nie wiem jak w którym momencie nasza rozmowa została przerwana, a bardziej mój monolog, ale mówiłem o uroczystościach 3 maja, o złożeniu wieńca przy pomniku Wieszcza, czyli przy pomniku Adama Mickiewicza, najładniejszym pomniku Adama Mickiewicza na świecie, w najładniejszym mieście Lwowie. Ale dodajmy, że ten najładniejszy, jak uważasz, pomnik Adama Mickiewicza tym razem nie był widoczny. Chyba pierwszy raz i jedyny, mam nadzieję, składano kwiaty w takiej sytuacji, kiedy pomnik jest obudowany i wygląda bardziej jak rusztowanie niż jak pomnik. Tak, a to oczywiście ze względu na ewentualne niebezpieczeństwo ostrzału rakietowego. I to było jeszcze bardziej symboliczne. Faktycznie jest wieszcz obudowany rusztowaniem, siatką, materiałami trudnopalnymi i tak dalej. Ale zarówno środowisko lwowskich Polaków, jak i korpus dyplomatyczny, jak i wojskowa administracja obwodowa była na tych uroczystościach. Był generał Tkaczuk, tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, czy to akurat trafiło do eteru. Ale później, po złożeniu wieńców, nie było tradycyjnego przemarszu wałami hetmańskimi, czyli Aleją Niepodległości. Teraz zwanymi do katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, gdzie odbyła się msza. Tradycyjna msza za ojczyznę z okazji święta Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Teraz to święto często jest nazywane Królowej Polski, ale ja wolę jednak tą nazwę z koroną w treści. A później lwowiacy, Polacy udali się na majowe posiadówy. Każdy we własnym zakresie, każdy w inny sposób, ktoś dłużej, ktoś krócej. No i tak się zakończyła w sumie majówka nasza, a takim niemiłym akcentem był właśnie ostrzał rakietami, czyli rakietowymi pociskami kierowanymi, które zepsuł akurat mi wieczór w jakimś stopniu. Trzeba dodać, że Polacy lwowscy traktują ten dzień rzeczywiście jak święto, spotykają się, składają sobie nawet życzenia, więc ten dzień jest traktowany jako dzień ważny w kalendarzu. No i niestety już zwieńczenie wieczoru 3 maja było takie, jak już państwu o tym dzisiaj mówiliśmy. Ale my przechodzimy jeszcze do kolejnego tematu. Z nami w studiu jest Wito Nadaszkiewicz, prawnik, również dziennikarz, krajoznawca i myślę, że jeszcze parę rzeczy powinienem wymienić. Spotkaliśmy się dzisiaj, by powiedzieć o ważnej inicjatywie, która jest właściwie twoim pomysłem, bo ty zbierasz podpisy, o tym, żeby zareagować w momencie, kiedy we Lwowie pojawiają się głosy, że należy zlikwidować rosyjskie nazwy ulic, czy raczej nazwy ulic rosyjskich działaczy lub innych postaci zapisanych jakoś w historii. Czasami nawet chyba dobrze, niekoniecznie źle. Ty masz taką inicjatywę, żeby wykorzystać ten moment i zaproponować, zbierasz podpisy, żeby polskie nazwiska związane, polskie postaci związane ze Lwowem znalazły swoje ulice i tabliczki niebawem już we Lwowie. Dokładnie tak, tak. Na ogół to jest inicjatywa Rady Miasta Lwowa właśnie, żeby
wykreślić z lwowskiej mapy wszystkie nazwiska powiązane właśnie z historią, z kulturą rosyjską. No tutaj można długo dyskutować, czy to jest odpowiedni czas, tak, czy to warto by było już dłużej omawiać, dyskutować po wojnie, no ale ponieważ to już od nas nie zależy, tak, i tak czy owak jednak te ulice w najbliższym czasie tych swoich patronów zmienią, no to moim zdaniem też, że Rada Miasta Lwowa musiałaby usłyszeć głos Polaków mieszkających we Lwowie, mieszkających w okolicach Lwowa i musieliby właśnie też zwrócić się do historii, tak? Dlatego, że po co musimy nazywać lwowskie ulice nazwiskami osób, którzy często tutaj w ogóle nigdy nie bywali, którzy w żaden sposób nie są powiązane z Lwowem, jak mamy sporo osób właśnie, którzy urodzili się we Lwowie, którzy tutaj pracowali, tworzyli. I moim zdaniem tak, że każde miasto, ono jest piękne nie tylko tą architekturą, nie tylko swoją urbanistyką, którą możemy zobaczyć, ale i swoimi mieszkańcami. Na szczęście Lwów miał taką historię, że nie ma czego się wstydzić, tak? I musi pielęgnować to swoją tradycję. W wielu wypadkach też można by byłoby wrócić do starych nazw ulic, dlatego że te osoby, no, są, można powiedzieć, bardzo często neutralne, polityczne i są tak samo pozytywne dla, moim zdaniem, dla państwa ukraińskiego, tak samo jak i dla historii kultury polskiej, jak na przykład historyka Władysława Lozińskiego. Mi bardzo miło, że teraz nowa dyrekcja Galerii Sztuk Pięknych we Lwowie znów wróciła do starej nazwy i już główny gmach właśnie tej galerii znów tam na tabliczce napisane jest, że to jest pałac właśnie Lozińskich. Albo na przykład na Ukrainie jest dość pozytywny stosunek do Jana Czesnego Herburta, który stworzył drukarnię w Dobromylu i bardzo dużo działał też dla, wspierał różne konfesje, można tak powiedzieć, tak, no, dlatego, że sam był protestantem. Często to też nawet mylnie tutaj historycy ukraińscy mówią, że on był w jakiejś opozycji tam do władzy centralnej, co nie zgadza się z prawdą, ale jednak jest teraz pozytywnie odbierany właśnie na Ukrainie i we Lwowie też przed II wojną światową właśnie była ulica tej rodziny Herburtów. Teraz jest to ulica Glinki. Ta Glinka to już działacz kultury rosyjskiej, no ale w swoich czasach to był człowiek naprawdę postępowy. On na przykład wspierał powstanie styczniowe, tak? I też to jest pytanie, czy możliwe, że należałoby, żeby ulica właśnie Glinki została, tak? No ale mamy tutaj do czynienia, tak, jest takim tak zwanym cancelingiem, tak, od słowa cancel, tak, po angielsku kulturowym, że nie chodzi o to, czy to był dobry człowiek, czy zły, tak, jakie miał poglądy polityczne, tak, ale jak ten człowiek nie jest w żaden sposób związany z tym regionem, no to dlaczego ta ulica musiałaby być nazwana postacią jakoś rosyjsko, tak, dlaczego nie francusko lub amerykańsko, tak, czy argentyńsko, dlatego moim zdaniem, że musimy wrócić tutaj do korzeni. W ogóle zmiana ulic w Lwowie to już taka zakorzeniała tradycja i trudno znaleźć ulicę, tak jak na przykład wyjątkiem pozytywnym jest ulica Kopernika, tak, która nie zmieniała swojej nazwy. Możemy popatrzeć na przykład głównej ulicy w Lwowie, tam gdzie stoi Teatr Wielki, Opera Lwowska. To nawet jest taki kawał, tak, że umiera Lwowianin, przychodzi do Bramy Niebiańskiej, tam spotyka go Święty Piotr i pyta, no coś opowiedz o sobie, o swoim życiu, gdzie byłeś, co robiłeś, no i ten Lwowianin odpowiada, że urodziłem się w Lwowie na Walach Hetmańskich, później dorastałem na alejach Karola Ludwiga. Później, jak chodziłem do szkoły, to już mieszkałem na alejach Legionów. Później zaczęła się wojna, to siedziałem bezrobotny na ulicy
1 maja. Później zostałem zmobilizowany do wojska i wtedy już mieszkałem na alejach Adolfa Hitlera. Później poszedłem do uczelni i mieszkałem znów na ulicy 1 maja. Później pracowałem jako inżynier na fabryce i mieszkałem na ulicy Lenina. No a później odszedłem na emeryturę, to wtedy już mieszkałem na Alejach Wolności. No i Święty Piotr mówi, no to dużo chyba podróżowałeś. Jaki powód, że tyle miałeś przeprowadzek? Na co Lwowianie odpowiada, nigdy nie wyprowadzałem się z rodzinnego mieszkania. No bo to wszystko są nazwy jednej i tej samej ulicy tak naprawdę. To ciekawe, bo analogiczny kawał mają Węgrzy na temat Uszhorodu. Dokładnie taki sam i to jest taką samą konkluzją. My już mamy niewiele czasu, zbliżamy się do końca audycji, a proponujesz również, jest to dość zacna lista, 18 nazwisk, które chciałbyś i osoby, które tu się podpisały, między innymi obecni w studiu radiowym, aby były wśród nich Marian Hemar, no bardzo, tak, Bruno Schulz, ale również Mirosław Rowicki. To był pomysł Aleksandra Kuśnierza, aby dodać redaktora naczelnego i założyciela Kuriera Galicyjskiego do spisu nazwisk, które chcielibyśmy, by się pojawiły na tabliczkach we Lwowie. Tak, myślę, że to byłby bardzo dobry pomysł, dlatego że trudno znaleźć innego człowieka, który będzie zrobił tyle dla pojednania polsko-ukraińskiego, jak Mirosław Rowicki. Co ważne, że wiele jest działaczy społecznych, historyków, publicystów, którzy podają po prostu jakieś pomysły, mogą o nich porozmawiać, nie wiem, w radiu lub napisać jakiś artykuł, ale właśnie pan Mirosław to przynosił właśnie z takiej teorii, tak, na konkretne działania, na konkretne czyny. No i to dzięki niemu, między innym, z tego co wiem, powstał Kurier Galicyjski, tak, to dzięki niemu były konferencje, spotkania w Jaremczu, a te spotkania to już można powiedzieć jako opracowania nowej takiej jaremczańskiej strategii, tak, przyszłości, jak Polski, tak i Ukrainy. No i tutaj można byłoby dużo rozmawiać właśnie o postaci pana Rowickiego, ale moim zdaniem, że naprawdę to jest osoba zasłużona dla obu krajów i mam nadzieję, że ulica Mirosława Rowickiego będzie z czasem i we Lwowie, i w Stanisławowie, które szczególnie uwielbiam. Tak, na tej liście również jest Rafał Lemkin, Kazimierz Górski, parę, a nawet więcej niż parę nazwisk ważnych, które zasłużyły się dla historii Polski i samego Lwowa. Arturze, co sądzisz o tej inicjatywie? Też się podpisałeś, więc poniekąd wiem, co sądzisz. No, bardzo zacna inicjatywa. Raz, że powrót do korzeni, czyli do tradycyjnych nazw sprzed wojny. Dwa, upamiętnienie ludzi, którzy wywarli niewątpliwy wpływ na to, jak wygląda to miasto, jak wygląda nasza rzeczywistość, ale nie tylko nasze miasto, bo tak jak przy Lenkinie, jak wygląda rzeczywistość całego globu, rzeczywistość prawna. Wito Nadaszkiewicz, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Dziękuję. Wojciech Jankowski, Artur Żak, Studio Lwów dobiega końca. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy za tydzień. Gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Śpiewy ptic mulu nie płucą ze snu, tylko ze Lwowi. Studio Lwów. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.